Dawid, no dzisiaj nie wyszło tak jak planowałeś. Czy znasz przyczyny tego, że ten skok był taki, jaki był? No cóż, no nie wyszło tak, jakbym chciał i no ciężko się z tego cieszyć. Tutaj jeżeli chodzi o sam skok, no na samym progu tam nie było jakiegoś błędu. Tutaj zaraz za progiem był dość mocny wiatr pod narty, gdzie niestety mnie ta narta uderzyła, wyhamowało trochę prędkości, a później tam już nie było ani ciąga, ani prędkości. No nie dało się z tego ulecieć więcej. Przed waszymi skokami dosyć sporo obniżano rozbieg. Uważasz, że to była dobra decyzja? No jak widać, no te decyzje takie są, jakie są. To zawsze przeważnie tak jest, że ktoś skoczy dobrze, bo mu tam fajnie podwieje. Później obniżają belkę, wiatr wraca do normy. Ciężko jest cokolwiek odlecieć z tego. Ten scenariusz przerabialiśmy setki razy na zawodach i to się nie zmienia. Seria próbna chyba też nie była za dobra. No w serii próbnej ten skok był nie do końca taki jak powinien, bo troszeczkę był spóźniony po prostu. Zabrakło tej rotacji nad narty i z tego względu nie chciał on jakoś super polecieć. No ale cóż można zrobić w tej chwili, no jedynie trzeba się zebrać w sobie i walczyć jutro dalej. Podobno gotowa ma być skocznia w Zakopanem, to wam się przyda przed kolejnymi zawodami? Nie znam dokładnie planu, kiedy jest wyjazd na kolejne zawody, czy zdążymy w ogóle skocznie odwiedzić w tym czasie. Myślę, że to jest bardziej pytanie do trenera. To w takim razie będziemy trzymać jutro kciuki, jest też dzień kwalifikacji, no i musi być lepiej. A teraz idziemy dalej Piotrkowi kibicować.